Hej, ja jestem z Wirbą, a to jest pierwszy odcinek z Heroes of Might and Magic 2 The Price of Loyalty z serii Retroplay. Jak wcześniej mówiłem o serii Retroplay, celem tej serii jest po prostu przybliżenie lub przypomnienie lub pokazanie dla niektórych pierwszy raz niektórych starszych gier. I właśnie na początek weźmiemy sobie właśnie Heroesa 2. To jest właśnie pierwszy z trzech odcinków, które zaplanowałem. I w tych odcinkach zajmiemy się po prostu kampanią z podstawki, czyli The Succession Wars. Price of Loyalty to jest po prostu podstawka plus dodatek właśnie. I tak jak powiedziałem, zajmiemy się kampanią oryginalną i teraz będziemy mieli do czynienia z krótkim wstępem w formie filmiku i ja się zamknę na chwilę. The troubles all began 3 years ago with the passing of the old king, Lord Ironfist. The king left 2 sons. Roland was good, kindly, and honorable, while Archibald was not so good. Traditionally, the choice of the heir falls to the royal seer, but he died in a tragic boating accident. His successor's luck was no better. With Frederick falling out of a window, Robert slain by a dragon, and Johann dying of food poisoning. Archibald accused Roland of murdering the seers and issued a proclamation against Roland. Fearing for his life, Roland fled the place for his castle in the west. With Roland gone, Archibald was able to influence the new royal seer's decision. The seer chose Archibald, and Archibald crowned himself king the next day. And so the war for succession began. Choose your lord. No i tutaj mamy, dokonałem takiego szybkiego rysu, powiedzmy, nazwijmy to historycznego. Król, Lord Ironfist, rycerz z Heroesa 1, zdobył koronę, wygrał, że tak powiem, nie wiem, na zawody, w sensie, nie wiem, jak było dokładnie, po prostu zdobył koronę władzy nad Enrod. I miał 2 synów właśnie, Archibalda i Rolanda. Roland, jak wspomniane w filmiku, był dobry, Archibald nie był taki do końca dobry. No i lordowie Ironfist w końcu się zmarło, jak to się mówi. No i doszło do takiego małych, że tak powiem, zawieruszeń właśnie w tej linii o sukcesję. I Archibald sięgnął po koronę i obwołał się królem, podczas gdy Roland musiał uciec. No i teraz mamy tak naprawdę do wyboru, kogo poprzemy w wojnie o sukcesję, i ja zamierzam poprzeć Archibalda. Archibalda, ponieważ, cóż, jak to cytując jedno z haseł promocyjnych Dungeon Keepera, jak dobrze jest być złym. I ponieważ znowu będziemy mieli krótki filmik, znowu na chwilkę się zamknę i pozwolę wam posłuchać. Thank you for choosing to serve me. You will find I can be a very generous lord to vassals who remain faithful. Which is more than I can say for the cowardly lords who refuse to take the oath from me. I am king, not Roland. No one can stand before me and refuse to serve. Go! I have allocated a sum of gold for the purpose of making an example of the lords closest to my castle. Crush them and report back to me by means of the magical amulet I have sent you. No i znowu, znowu. Dobra, język chyba powoli mnie zawodzi. Próbowałem dzisiaj nagrać obydwa, czyli opis retroplay, jak i to. Próbowałem nagrać parę razy i zawsze się na czymś głupim wykładałem z kimś, więc tak, więc trochę chyba mój język dzisiaj będzie zawodził. W każdym razie mamy początek kampanii Archibalda. Scenariusz pierwszy, pierwsza krew. Król Archibald wymaga nas, żebyśmy pokonali 3 przeciwników w tym regionie. Nie są sprzymierzeni ze sobą, więc najpewniej zużyją większość część swojej energii czy surowców na poprzez walki między sobą. Wygramy wtedy, czyli tak jak zwyczajowo w Heroesach, że po prostu musimy zająć wszystkie wrogie zamki i nie może pozostać ani jeden wrogi heros, który mógłby stawić nam opór.
Tutaj widać, jak kampania wygląda. Tutaj idzie najpierw liniowo, potem wybieramy między kolejnymi scenariuszami. Tutaj też mamy taki opcjonalny scenariusz, możemy z kolei pójść tak prosto i potem znowu mamy jak gdyby rozwidlenie. I już potem jest ostatni scenariusz. No i tutaj też jak typowo na Heroes przystało, mamy na początku wybór premii. Ja zacznę sobie z pierścieniem maga, który nadam naszemu bohaterowi plus 2 do spell powera. Bohaterowie tutaj, jeśli dobrze pamiętam, nie przechodzą z misji na misję, więc cokolwiek się nie stanie w tej misji, nie ma dużego znaczenia na kolejną misję, więc jakiekolwiek tutaj premie sobie wybierzemy, kompletnie nie ma znaczenia, to jest tylko po prostu pomoc, żeby poradzić sobie szybciej, lepiej w danym scenariuszu. No i żeby nie przedłużać, kliknijmy po prostu w końcu. No i tutaj mamy informację właśnie, że stawiamy czoło trzem przeciwnikom w tym scenariuszu. Musimy zdobyć ich zamki, żeby udowodnić naszą wartość dla Archibalda. To jest też, jakbyśmy grali po stronie dobrych, mielibyśmy bodajże praktycznie taką samą sytuację, jak już pamiętam. Tylko wtedy byśmy chyba zaczynali z zamkiem albo czarodziejki, albo czarodzieja. Wydaje mi się, że to jest czarodzieja, ponieważ w ten sposób chcieli wprowadzić dwa nowe zamki. Zamek nekromanty, jak i zamek czarodzieja był nowością w Heroesie 2 w stosunku do Heroesie 1. W Heroesie 1 był tylko rycerz, barbarzyńca, czarodziejka i czarnoksiężnik. I o ile w 1 wydawało się, że czarodziejka jest jak gdyby dobrym odpowiednikiem czarnoksiężnika, rycerz dobrym odpowiednikiem barbarzyńcy, tak tutaj postanowili nekromanta jak gdyby przeciwstawić, powiedzmy, czarodziejce, a czarodzieja czarnoksiężnikowi. I to jest tak mniej więcej, powiedzmy, że teoretycznie najsłabsze zamki pod względem na przykład punktów życia ostatnich jednostek, barbarzyńca i rycerz, czarodziejka i nekromanta, i na końcu mamy czarodzieja i czarnoksiężnika. No i jak to nekromanci przystało, mamy zdolność do ożywiania nieumarłych poprzez nekromancję, ale tym się zajmiemy później. Jeśli ktoś nie grał nigdy w Heroes, w serię Heroes, mógłbym zażartować, że gdzie się ktoś uchował, że jakim cudem, bo to jest jedna z bardziej scenek serii, zwłaszcza w Polsce. Ale już w skrócie tłumaczę. Mamy do czynienia z taką mapą przygody, tutaj widać kawałek, nie mamy zbyt dużo ukrytej, tutaj mamy tą mapę, minimapę, którą możemy się przesuwać, tutaj właśnie widzimy właśnie jak się ten ekran tak zwany przygody porusza. Mamy zamki bohaterów, w mapie przygody są różne lokacje, właśnie zamki są takimi lokacjami, kopalnie. I w skrócie można powiedzieć, że zamki i kopalnie dają nam przychód różnych surowców. Zamki i kopalnie złota dają nam przychód złota, a pozostałe inne kopalnie, laboratoria chemiczne i tak dalej, zapewniają przychód innych surowców. Te surowce są głównie wykorzystywane do rozbudowy naszych zamków, najmowania nowych bohaterów, czy rekrutowania nowych jednostek. No i w sumie to prawie tyle. Armie są jeszcze wykorzystywane po to, żeby staczać bitwy z przeciwnikami, na przykład neutralnymi, jak i wrogimi bohaterami, wrogimi zamkami i tak dalej. Na tak zwanym ekranie bitwy, ale to wszystko pokażę już w trakcie rozgrywki. Więc to jest takie bardzo szybkie wprowadzenie, o czym jest Heroes. I tutaj zaczniemy od obejrzenia naszego początkowego zamku. Wyrekrutujemy szkielety, ponieważ możemy. Tutaj możemy wyrekrutować sobie Zoma. Zobaczmy, co pan Zom ma w armii. Pan Zom ma w armii szkielety i zombie. Ja bym przeznaczył całość szkieletów Ranlu. Albo może nie, zostawmy jednego szkieleta Zomowi i całość zombie przekażemy Ranlu. No i teraz możemy się tak naprawdę zacząć przemieszczać naszą bohaterką, czy bohaterem. I Zomem się zaczniemy też zbierać, że tak powiem, rzeczy wszystkie, które tu możemy znaleźć na tej mapie. Jeśli ktoś zacznie mnie krytykować, że mógłbyś robić lepiej, albo powinien zrobić to i to i to i to, zaznaczam z góry, nie jestem jakimś super nie wiadomo jakim strategiem, jeśli chodzi o serię Heroes of Might and Magic. Uważam, że jestem taki całkiem sensownym graczem, ale nie jakimś nie wiadomo jakim
kimś, kto po prostu pozjadał zęby w tej serii, więc jeśli uważacie, że coś robię źle, no to najwyżej dajecie mi znać w komentarzach i w miarę możliwości bez przekleństw. Ale tak. To i to tak w tym momencie rozbudowaliśmy jeszcze nasz zamek o statuę. Dlaczego statuę? Ponieważ statua zwiększa nasz przychód gotówki o 250 sztuk złota na dzień i złoto jest tym, czym będzie nam najczęściej, najbardziej brakować w naszym państwie w Heroes 2. W trójce, kiedy możemy już budować kapitole i tak dalej, to te problemy są rzadko występujące. Tutaj mamy wolną kopalnię, niebronioną przez nikogo. Tutaj przejadę się zomem. No tutaj zobaczymy, co możemy dalej budować. Jak zwykle zaczniemy od gildii magów. W gildii magów dostaliśmy nawet magiczną strzałę, co jest całkiem niezgorszym zakręciem. Tania, a jednocześnie zadaje całkiem sporo obrażeń, zwłaszcza na przykład Ranlu zadaje zdobyłby 40 obrażeń za każdym rzutem zakręcia. Co pozwala na przykład się uporać z jakimiś pierwszymi, z jakimiś problematycznymi starciami. Tutaj no niestety mam poblokowane. Więc sobie odblokujemy, spojrzymy na wieżę obserwacyjną, ona nam jakby z tej wieży obserwacyjnej możemy spojrzeć na sporą część mapy. I teraz jeszcze jedna kolejna rzecz, którą powinienem wspomnieć. Bohaterowie mają szereg statystyk, atak, obronę, spell power i knowledge, czyli siła czarów i wiedza. Wiedza wpływa na to, ile mamy maksymalnie punktów magii, czyli many. Ile możemy rzucić zakręć, przez to na przykład haste kosztuje, czyli przyspieszenie kosztuje 3 punkty magii. Spell power wpływa na to na przykład jak długo zakręcia trwają, jak są silne. Atak i obrona wpływa na bezpośrednio na statystyki naszych istot, czyli szkielety na przykład mają plus 1 do ataku i zombie też mają plus 1 do ataku, czyli mają 6 zamiast 5 podstawowego. Te współczynniki wpływają na to, jak dużo obrażeń zadają itd. itd. I w miarę przyrostu doświadczenia co poziom bohater będzie dostawał plus 1 do którejś ze statystyk oraz będzie dostawał 1 punkt umiejętności, które tutaj widzimy. No i to byłoby chyba na tyle, jeśli się zastanawiasz, a grałaś w Heroes 3, a nie grałaś w tą część, to jeszcze dodam taką rzecz, że tutaj bohaterowie są bardziej symetryczni między sobą, ponieważ każdy bohater danego zamku ma taki sam zestaw umiejętności na początek, takie same zaklęcia, nie ma czegoś takiego też jak specjalizacja bohatera. Każdy bohater po prostu jest identyczny na początek i dopiero w miarę rozwoju bohatera to się wszystko zmienia. Tutaj weźmiemy sobie złoto. Spróbujemy wziąć drewno. I możemy teoretycznie pojechać na te wróżki, ale nie chcę z nimi walczyć, ponieważ one spowodują nam całkiem spore straty. Wykupię mausoleum dla liszy. Czy też liczy. Zależy od wersji, którą byśmy chcieli stosować. No i będziemy znowu kończyć turę. Tutaj sobie weźmiemy taki ładny ten. I tutaj wezmę sobie. Ale też się mógłbym przejść do dyplomacji, ponieważ jestem nekromantą, nie przypadam za tylko dyplomację, więc znajdziemy balistykę. Zwłaszcza, że jest jeden wielki problem z... tutaj wziąłbym na razie studnią. Dopiero sobie te lisze. Problem jest następujący z... O, tutaj jest siarka, jakby się dobrze udało. To złoto. Niestety ciutkę minimalnie za mało siarki, ale tutaj mamy też do czynienia z kopalnią siarki, więc jakby się udało, moglibyśmy nawet zbudować laboratorium dla kościstych smoków w pierwszym tygodniu. Tutaj jeszcze zgarniemy te kryształki. Pojedziemy te wróżki. A weźmy, przyłączmy je. Przydadzą się. Może nawet się uda dzięki temu pogonić te halfingi. I wtedy moglibyśmy... Tutaj jakby się te halfingi albo przyłączyły, albo uciekły, to by było kolejne wróżki, więc byłoby szansa jeszcze więcej zgarnąć do naszej wesołej zgrai nieumarłych. Tutaj mamy niestety szósty dzień, więc chyba się nie wyrobimy z kościstymi smokami.
Więc ten pan może pojechać tutaj, spróbujemy. A tutaj mamy chłopów. O, chłopi, tak? Z tymi chłopami można by nawet teoretycznie wykombinować. No i niestety halflingi postanowiły z nami powalczyć. No i jeśli ktoś nie jest znajomy z walką w Rune of Heroes, walka wygląda prosta. Każda jednostka ma jakąś tam prędkość. Na przykład fast, average i ogólnie tabelka idzie tak. Jest blazing, ultra fast, very fast, fast, average, slow, very slow i crawling. I ta prędkość oznacza, jak szybko reagują w turze, czyli jak cała walka dzieli się na tury. Im wyższa szybkość, tym szybciej oni zaczynają, przychodzi ich kolejka. I też jak daleko mogą pójść. Czyli na przykład, ponieważ lisze są fast, one mogą przejść aż tutaj. No i są praktycznie w tym momencie najszybsze w mojej armii, dlatego zaczynają jako pierwsze. Wróg ma same jednostki slow, bo halflingi są slow. Tutaj są też współczynniki attack, defense, damage. Atak wpływa na obrażenie zadawane. Jeśli na przykład atak jest większy od obrony przeciwnika, to wtedy obrażenie, które by wynikało z ilości kreatur razy obrażenia, są zwiększone odpowiedni procent. Jeśli jest mniejsze, no to jest zmniejszone. Jak na przykład bym moimi liczami zadał 40 obrażeń w te halflingi, ponieważ ich jest tylko 8 i mają 3 punkty życia każdy, no to po prostu by zginęły i przestały istnieć. Tutaj sobie strzelę magiczną strzałą, usunę tamte. Miejmy nadzieję, że usunę te, samo te. I miejmy nadzieję, że moje wróżki nie odmówią posłuszeństwa. No i skończyła się tak naprawdę walka. No i to jest w sumie praktycznie tyle. Jeszcze raz na turę możemy rzucić zaklęcie. Zaklęcie, jak wcześniej wspominałem, kosztuje odpowiednią liczbę many. Jeśli wróg ma też bohatera, czyli nie są to jednostki neutralne, to on też może rzucić zaklęcie. No i to jest praktycznie tyle, co mogę powiedzieć o walce na skrócie. Owszem, są różne taktyki i tak dalej, można je różnie kombinować, różne jakieś rozwiązania stosować i tak dalej. No to już jest zasada ogólnie rzecz biorąc tego, co się da ukracić, ale same zasady są bardzo, bardzo proste. Ponieważ tutaj nic nie sensownego nie zrobimy, nie zbudujemy, mogę teoretycznie postawić piramidę i piramidę zaistą postawię. Tutaj chociaż mogłem, kurczę, tak naprawdę kupić ten stos czar. No nic. Zdarza się. Bywają błędy. Cytując starego Quake'a, mistakes were made, i weźmiemy sobie nekromancję na poziom zaawansowany, bo tak jest o wiele lepiej. Tutaj są elfy. Tutaj są krasnoludy i tu są krasnoludy. Teraz spróbujmy sobie krasnoludy zobaczyć. W Heroesie 2 jeszcze oczywiście, i chyba nawet od pierwszej części, jednostki posiadały niektóre cechy specjalne. Zarówno tutaj, jak i w jedynce te cechy nigdy nie są wymienione poza instrukcją lub no po prostu, że tak powiem, trzeba pamiętać. Na przykład krasnoludy mają odporność na magię. Jest szansa po prostu, że każde zaklęcie może być odparte. Mam 40% szans, że zaklęcie, które zostanie rzucone na nich, nie wejdzie po prostu. Tutaj krasnoludy będą się przemieszczać z takim fajnym dźwiękiem. Tu pod małych stópek krasnoludzkich. I tutaj zaraz zaprezentuję kolejną umiejętność specjalną. Mianowicie lisze mają taką umiejętność, że atakują obszarowo. Czyli każde pole, które przylega do celu, zostaje też zaatakowane. Czyli w tym wypadku, jak strzelę w te miejsce, tutaj, tego środkowego, to on też trafi dodatkowo za obrażenia tym krasnoludom i tym krasnoludom. W dwójce Heroesa ta zdolność też zadaje obrażenia twoim istotom, niezależnie czy są umarli, czy nie umarli. W trójce też zmienili, że po prostu jeśli są jednostki nieumarłe, to one nie otrzymują obrażeń tych dodatkowych, w sensie jak stoją obok. No tak, tutaj niestety
troszkę zadadzą nam obrażeń naszym wróżkom, no ale tutaj od czego mamy szkielety. Zrobimy takie hops albo dziab. Nasze wróżki odmówiły posłuszeństwa, mają niskie morale, nie chcą służyć w jednej armii z nieumarłymi, nie wiem dlaczego, kompletnie nie rozumiem dlaczego. Dostaliśmy zaklęcie promień zimna, całkiem dobre. Tutaj dostaliśmy magię. Tutaj zahaczę jeszcze o tę hordę chłopów i będę powoli wracał do zamku. Tutaj mi brakuje już tylko jeden siarki do, że tak powiem, laboratorium kościelnych spółków i będę mógł produkować noski z tego poziomu. Tutaj zaprakujemy i będę chciał gonić. Normalnie bym powiedział, żeby się chłopie po prostu spadali na drzewo, ale chłopi są strasznie śmieszną jednostką. Mają jeden ataku, jeden obrony, jeden punkt życia, jeden obrażeń i są bardzo powolni. Jeśli dobrze pamiętam, nekromancja w Heroesie 2 polegała na ilości zabitych w odpowiednim procencie, a nie zależało gdyby od siły tych istot. Dlatego na przykład jak trafialiście 80 chłopów, to chyba teoretycznie, ponieważ mam teraz zaawansowaną nekromancję, to powinienem dostać 16 szkieletów? Coś takiego. Ale mogę się mylić. No, idealnie, czyli 16 szkieletów. Więc no, jak trafić po prostu na taką chmarę chłopów, to jest po prostu taki szeroki uśmiech każdego gracza nekromanty. Nie, w Heroesie 2 to po prostu no, błogi uśmiech. I myślało się tylko, darmowy szkielet. Pamiętajcie, kanibalizm nie jest zdrowy. Tutaj dostaniemy poziom i może. No i weźmy tą dyplomację, chociaż i jedno i drugie będzie kompletnie bezużyteczne dla niego. Miałem nadzieję, że wylosuje się może tak zwane estates, czyli finanse. Jak wspominałem wcześniej, na ogół jest spory problem z gotówką w tej grze. Tutaj na razie nie widać tych problemów moich z gotówką. Głównie z tego powodu, to sobie dokupmy mumię. Czy mógłbym kupić ulepszone? Kupmy ulepszone, jednocześnie kupmy lisze. Poczekajmy sobie jeszcze jedną turę i za turę pojedziemy na te krasnoludy tam na północy. Tutaj tam zwiedzimy sobie zaś północ, tutaj mamy halflingi, tutaj mamy... pojedziemy na do ogniska i potem po te klejnoty. No i kończymy turę. Tutaj pojawiły nam się pierwsze z przeciwników. Ogólnie rzecz biorąc, nie muszę się obawiać, żeby na przykład że mi zaatakuje na moje miasto. Tutaj mam sporą ilość, parę troli, dokładnie od bodajże od 6 do 10 troli się znajduje w tym przesmyku, więc jest spora szansa, że te pierwsze armie staną odparte. Duża jest szansa, że ja po prostu to ja zaatakuję ich i to ja będę, że tak powiem, chciał rozpocząć akcję ofensywną. Tutaj pójdę po to złoto. Jeszcze sięgnę po to złoto. Bardzo dobrze. Mamy teraz 2604 złoto, więc stać mnie na... jakbym chciał to zrobić? Wziąłbym dwa lisze i trzy mumie. No i w ten sposób mam... No, tak nie najgorzej. No i pojedziemy sobie na te krasnoludy. Tutaj nie chcę walczyć z tymi elfami na razie. No i koniec kolejnej tury. Tutaj patrzę, jak tutaj sobie przyjeżdża ten żółty rycerz. No i tak, mogę mi sobie zajmę pozycję, tutaj będę bronił. O kurczę, trzeba przyznać, że... No i co, tutaj nie mam innego wyboru. Też jest kolejna rzecz, uwaga dla osób, które kojarzą Heroesa 3 bardziej. Jednostki zasięgowe tutaj zawsze zadają pełne obrażenia, chyba że walczymy w walce z miastami. Zadają z powodu murów połowę obrażeń, ale nie ma kary za zasięg. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma wait i defend, czyli nie można się bronić ani czekać. Więc normalnie czekanie w trójce działa tak, że po prostu można
poczekać. Wtedy jednostka jak gdyby nie wykonuje normalnie ruchu na początku tury, czyli kiedy tam przychodzi jej kolej, tylko zaczyna pod koniec tury po normalnych akcjach, wtedy ma swoją akcję. Jak gdyby akcja często na przykład, czyli często czeka, żeby zobaczyć, jak przeciwnik przesunie swoje jednostki, potem zareagować, na przykład zaatakować jakąś tam inną jednostkę, ale my tego się nie będziemy. Tym się nie będziemy zajmować, tutaj zaatakujemy tam smokiem. Więc tak, nie ma wait, nie ma defend, jest tylko skip. Skip oznacza, że po prostu kompletnie się nie atakuje. I tutaj znowu skorzystamy z tej zdolności ataku obszarowego. Taka skanka sobie tupta, a ja zaatakuję wróżkami i go zniszczę. Wróżki też mają atak taki, taką zwaną specjalną, po prostu im się kompletnie nie oddaje. Dostaliśmy dwa szkielety, wow. I dostaliśmy logistykę. Ja bardzo lubię logistykę, bardziej niż... A nie, będzie złoto. Kolejny promień zimna. Wow, po prostu kurczę, jestem pod wrażeniem. Tutaj zobaczmy, co jest w tym. Wow. No, wcześniej miałem wybór między dyplomacją i nawigacją i dostałem nawigację teraz. No po prostu... Ach, świetnie, świetnie. Zom, jesteś świetnym nekromantą. Potrafisz być dyplomatą i jednocześnie świetnie nawigujesz na wodzie. Teraz kolejny krok, który chciałbym zrobić, to byłoby wybudowanie Gildii Magów drugiego poziomu. Po to, żeby móc ulepszyć mauzoleum. Żeby mieć tak zwane power lisze. No, ale to jest... Chyba mi brakuje surowców, dokładnie brakuje chyba aż teraz siarki. Na razie się zajmiemy jeszcze tymi panami. Normalnie nie przypadam za walką z nimi, ale oni też mają taką cechę jak wróżki, czyli po prostu im się nie oddaje w przypadku ich ataku. Zobaczymy, jak się ładnie ustawiał. Ten spanikował i ten pobiegł tutaj. Dobra. Przyspieszyłbym lisze. Dzięki temu będę miał gwarancję, że te lisze będą ruszyć się przed tymi rzeźbiszkami. I dzięki temu będę mógł formować grupki. A tak to mógłbym jeszcze stać szkieleta albo fruszkę. Albo szkielet, albo fruszkę. Ty to już nie masz, że powiem, nic sensownego do roboty. Nie. Ty możesz tak naprawdę sobie gdzieś wrócić. Tutaj... A, weźmy tą gildię magów drugiego poziomu. Zobaczymy, jakie zaklęcia dostaliśmy. Promień zimna po raz trzeci. Świetnie, świetnie. Świetnie. Tutaj mamy pogromcę smoków i... możemy rzucić zaklęcie, które nam pozwoli zobaczyć, gdzie są artefakty. Niestety to mnie mało obchodzi. A w ogóle zobaczmy, kto to broni. Kawalerzyści. Paczka kawalerzystów broni kopalni złota. Zaatakujmy te krasnoludy. Zmęczmy się tych krasnoludów. Jeszcze warto to zaznaczyć, że bodajże twoje straty też się wliczają do nekromancji, więc na przykład jak będę tracił wróżki, to też w jakimś tam stopniu one będą wracać na szkielety, więc to też jest całkiem w sumie nie zgorsza wymiana, więc nie powinienem jakoś ich może strasznie chłubić, ale biorąc pod uwagę, że chyba tylko 20% ich, że tak powiem, wróciło do mnie jako szkielety, no to nie jest jakoś tam super, super ekstra wymiana. Skończymy. Znowu mają morale. Też jest właśnie. Dobrze byłoby wspomnieć właśnie o współczynniku morale. Normalnie nieumarli nie podlegają morale, ale inne jednostki tak. I morale może być od minus 3 do plus 3. Jeśli morale dostaniemy pozytywne morale, to wtedy jednostka może po wykonanym ataku czy ruchu zrobić jeszcze jeden ruch lub atak. Po w przypadku szczęścia też jest. Pozytywne szczęście, nie widziałem nigdy negatywnego szczęścia w Heroesie 2. W przypadku pozytywnego szczęścia atak zadaje podwójne obrażenia, więc to jest.
jest coś też fajnego. A i tutaj sobie zakupujemy już tak i po prostu powiemy. Tutaj przyjdziemy, będzie atakował. Nie będę chciał, że tak powiem, ruszać wróżkami, czy... No i zakończyła się walka. Mamy 4 szkielety. A weź... Niech będzie raz doświadczenie. Nekromancja na ekspercie. Gotówka. Mam taką zasadę prostą, że jak mam 1000 gotówki lub 500 expa, to zawsze biorę gotówkę, no bo 2 do 1, bardzo dobra wymiana według mnie. No i tutaj już nie mamy... Kłamałem, jednak mamy. Więc wrócimy tutaj do miasta. Zoma gdzieś odstawimy sobie, żeby gdzieś posiedział. I zapiszemy, ponieważ to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Minęło 30 minut. Więc dajcie mi znać jeszcze, co uważacie na temat tej serii, tego odcinka. Mniej tłumaczyć, więcej tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie, jakie jest moje standardowe pytanie. A tymczasem mogę powiedzieć tylko tyle, że dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem w kolejnym materiale. Hej!